Witam Was 1 listopada 2021 roku. Dziś przyszedł czas na trynkę, dawno tu nie byliśmy, spójrzmy wspólnie, co tam na niej zostało, wrzucone, dorzucone. Zaczniemy od miejsca, gdzie stał stary browar. Miejsce to opisał fajnie i oprowadził po nim kolega Wiktor z kanału Poszukiwać Rzeczy Historycznych, na który to kanał Was serdecznie zapraszam. Wejdźcie tam do niego, zostawcie suba, jakiś ślad po sobie. A my co? Zaczynamy. No i jestem na tym miejscu, o którym mówiłem. Tutaj stał browar. Już niewiele po nim zostało. Spójrzcie sami. A tam jakaś kaczka, japek drze. Dobra, zaczynamy od pierwszego rzutu. A te kaczuchy tam ryje drą. Głodne pewnie od rana. Co nam tutaj WKZ-cik wymacał? Pierwszy rzut przynosi stado kapsli. Rzuciłem po raz drugi i już ciągniemy jakiegoś kotlecika, zobaczcie. Taki kawał puszki jakiejś po farbie czy po czymś. Lekka zmiana perspektywy i wyłażą takie dziabongi, drobiazgi. Jak zwykle rozkręcamy się powoli. Pierwsza dziś monetka w postaci 1 grosza. Chyba WKZ coś chwycił, bo czuje nieznaczny opór. Spójrzmy, co to będzie. No coś tam idzie, widzę. Jakiś kawałek mięska. Patrzcie, ale jazda. Soczysty schaboszczak. Tu przed chwilą porozmawiałem sobie z przemiłym widzem, a w tym czasie wpadły mi, zobaczcie, 3 monetki 1-groszowe. Kolejna dostawa, resztki drutu kolczastego, stado kapsli i kolejny grosik. Chyba 5 dzisiaj. Ja tam, słuchajcie, rzucam do tej trynki, rzucam, a zobaczcie, co tu się dzieje przy samym brzegu. Tu wystaje kawał jakiegoś tam dziadostwa, ale oczywiście nie będę kopał w tym, bo nie moja to rola. Nie będę rozkopywał nabrzeża. Tymczasem jakieś denko do słoika. Nie wiem, czy wiecie, ale ja tą trynkę zrobiłem lata świetlne temu, na długości 10 km, czyli calutką trynkę. Wyciągnąłem z niej przeszło 5 ton złomu, ale to było zanim jeszcze nagrywałem na YouTube'a. A szkoda, bo naprawdę byłoby co pokazać wtedy. Teraz i tak wychodzi tego jeszcze mnóstwo, chociaż nie to co kiedyś, wiadomo. Nieśmiało przykleił się grubszy kąsek, taka tam śruba z nakrętkami. A gdybyście chcieli popatrzeć, jak inni rzucają magnesami albo wchodzą z nimi do wody, to wbijajcie do Darka z kanału Saracen. Chodzi on tam z taką magnetyczką, tą samą, którą kiedyś dla mnie wymyślił Mario z kanału Neodymowi. Darek ją też sobie tam opracował i zrobił podobną. I gmeraj. Spójrzcie, co on tam ostatnio wygmerał. Link do jego filmu macie w opisie. Oczywiście kanał Neodymowi. Kolega Mario też działa w tej branży, a ja tymczasem łowię kolejne drobiazgi. No, ja nie mam słów, to wszystko leży. Ostatnio na Rudniciance, Brudniciankę ją nazywam, wyciągnąłem całą tą kuchenkę taką wiejską, nie? Przeszło 100 kilo złomu, nie? Na kawałku. Zdrówka życzę. Tylko źle to o nas świadczy. No, bardzo źle. Dzięki wzajemnie. Porozmawiałem sobie z panią, a tu wpada żyletka. Jakiś koneser, zobaczcie, tam leży butelka od małpki. A tu leży od niej koreczek. Zabieramy koreczek oczywiście. Pogmyrałem sobie tu pod tymi rurami, zobaczcie. I wychodzi hełm niemiecki, dziurawy niestety. Oczywiście się wygłupiam, jest to pozostałość po jakiejś miseczce czy innym reflektorze. Co tym razem? Co to jest? Znów widzę jakieś groszaki i jakaś kształtna masa. Kawałek pustej rurki. WKZ się rozbrykał i dorzucamy kolejną niewielką śrubę. Za murem pozostał jeszcze komin po browarach grudziąckich, a w trynce pozostało pokrętło.
Pewnie ma ono związek z tymi browarami. Nie wyczuwam już dwa obiekty, które są dosyć ciężkie. Musiałbym wejść do wody, ale to nie dzisiaj. A tymczasem, zobaczcie, wpada góra od jakiejś starej zapalniczki. Wyłazi kolejny kotlet kilogramowy, taki odłamek. Nie wiem, jakaś resztka narzędzia starego i zobaczcie na to charakterystyczne coś. Odcewki telewizora. Pamiętacie z poprzednich odcinków. A to mi wygląda na resztki łuski myśliwskiej. Podźwignąłem coś z dna, coś co waży ze 2 kilo. I co to jest? Patrzcie, taka sztaba, płaskownik, ale zawiasik, zobaczcie. Czyżby miał coś wspólnego z tymi browarami tutaj? Patrzcie, błysnęło srebrem, a to tymczasem zwykła bateria do wagi łazienkowej czy innego ustrojstwa. Ten rzut przyniesie ze 2-3 kilo, czuję ładny opór, coś idzie. Co to będzie? O, wak. Patrzcie. Taka. To wygląda jak drabinka z tego komina. Poważnie. Spójrzcie na ten komin. Widzicie takie drabinki? Nie wiem, nie mam porównania wielkości, ale to tak wygląda. Patrzcie, co to idzie. Druga dzisiaj puszka po jakiejś farbie. Coś na kształt nosidełka do butelek i jeden grosz. Przed chwilą się tak zaczepiłem, że myślałem, że będę musiał włazić do wody, ale udało się. Obeszło się bez tego. Tymczasem taki prętas zawinięty wyłazi. Ja tu se ciągam linę, a patrzcie, świeży temat. Jakiś burak wrzucił butelkę do wody. Widzicie jak płynie? Z nurtem trynki. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna opcja. Mam tu taki solidny, porządny statyw. Butelka płynie w tym kierunku. Spróbujemy ją przechwycić, co? Spróbujemy jednak uratować sytuację. Przecież nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował chociaż. Dobra. Takie oto narzędzie sobie zrobiliśmy. Fajnie, że jest tutaj, widzicie te schodki. One uratowały sytuację. Dzień dobry. No i mamy żuberka. Także nie popłyniesz pan dalej. Postawimy ją około śmietnika, bo to zdaje się jest butelka zwrotna. Więc jakiś poczciwiec sobie ją ogarnie do domku. Także statyw się przydaje, widzicie. Chociaż w tym momencie się nie przyda. A, już bredzę chyba. Dobra, idę zanieść butelkę. Położę ją tutaj koło śmietnika. A nawet na śmietnik. Dobra. A więc jak widzicie, w trynce oprócz kaczek pływają również delfiny butlonose. Z rodziny żubrowatych. Coś tam idzie. Opa. Zobaczcie. Jakieś druty, rury i inne denka. Hop, siup. Kolejny rzut. I takie jakieś łożysko wyłazi. To jest gwóźdź. Gwóźdź programu. Coś ciągnę, słuchajcie. Opa. Opa. I kolejny kawał złomu. Ja stoję na takiej rurze i poluję na kotlety, małe i duże. Co tym razem? Nic tym razem. O, a jednak, patrzcie, takie dziabongi. Patrzcie, jaki piękny piesek myśliwski. Zobaczcie, chce mi upolować. No szukaj, szukaj, co tam masz? No cześć, chłopak, no śliczny jest. No tak. No co tam masz? Złom wyławiam. No, tam jest całe wiadro, pan zobaczy sobie kawałek dalej będzie szedł, to tam koło tego statywu stoi już wiadro. Porozmawiałem sobie szczerze z panem, miał fajnego pieska, a ja powracam do połowów. Opa, no coś jest.
Ale pręcior. Zobaczcie, pręt zbrojeniowy. Dokładam jeszcze jeden pręt. Ten jest o wiele cieńszy i o wiele dłuższy. Zobaczcie. Ten to ma spokojnie ze 2 metry. Patrzcie, jak się łamie. Nie łam się, chłopie. Z czego on jest zrobiony, że tak się chętnie złamał? Coś się w ukazytowi zebrało, słuchajcie, na pręty. Zobaczcie, kolejny taki długaśny. Podejrzewam, że tutaj było budowlańce powrzucali, bo tutaj jeszcze resztki taśmy. Pewnie oddzielające od terenu budowy. Co to za dziwadełka? Zobaczcie, jakieś elemenciki. Patrzcie, jakieś ruchome. Śrubka z jakimś takim ozdobnym zwieńczeniem. Niesie w zębach. Patrzcie, rurkę. Dobry piesek. Taka rura. Rzucam w to samo miejsce. Znów coś targam. Co tym razem? No i tym razem trzecia dzisiaj puszka i długi, cienki pręt. O, patrzcie, to nawet nie jest puszka, to jest tam menaszka, czy jak to się nazywa. Fajny, niezły fancik, co? Nie spodziewałem się takiego fanta. Jest trzecie czy czwarte miejsce, gdzie coś solidnego leży w dnie, a więc wiem jedno, że będę musiał tu wejść do wody któregoś dnia, a tymczasem wpadają kolejne kąski. Jeszcze jedna dostała drobiazgu, ale zobaczcie, widzę tam, widzicie tą szparę w murze i tam jest tak wywalone wszystko na wierzch. Ja sądzę, że na tej wysokości w wodzie będzie trochę więcej. Zaraz tam podejdę i zobaczymy, czy mam rację. I chyba się nie myliłem. Ledwo co rzuciłem w stronę tych drzwi, tego otworu drzwiowego, a już targam coś 5-kilogramowego. Fuh, co to jest? Wow, ale kąsek. Taka tregra, zobaczcie, coś pięknego. Kilka takich jestem ustawiony, zobaczcie na to. Wow, nieźle. Rzucamy kolejny raz. I spójrzmy, czy tym razem coś wyjdzie. Jest tam jakiś opór. Patrzcie. Coś tam ciężkiego jest, słuchajcie. Nie no, będę musiał któregoś dnia naprawdę wejść tutaj do wody, bo szkoda by to wszystko zostawić. Czyżbym to oderwał z dna? No, chyba coś prowadzę, ale to nie jest aż tak ciężkie, jakbym sobie tego życzył. Ale ze 2 kilo będzie. Opa. Patrzcie, jest. Taka sztabka. Płaskowniczek taki. Za plecami co chwilę przyjeżdża mi jakiś radiowóz z policji czy straży miejskiej, a z rynki co chwila wychodzą jakieś złomiszcza. Wykonuję ostatnie rzuty, zbliżając się w stronę samochodu, wychodzi taki prętas i jakaś moneta. Ja jestem ślepy, nie wiem, czy to 5 groszy. W okolicy zagłębia rury, wyłazi zdechły, złamany klucz i nakrętka. Oczywiście tą butelkę wrzucimy tam, gdzie trzeba. Tu jeszcze jakaś folia od papierosów jest. To jest mój majdan. Tu jest śmietnik. No i dobra, zacząłem 7:10, jest 9:30 dochodzi, a więc przeszło 2 godziny. Cały mój majdan, zobaczcie, jakieś 20 kg wskazuje moja wzrokowa waga. A ja będę uciekał, Was zapraszając na kolejne odcinki. Cześć!